Tutorial. Audycja dla graczy. Marcin, sprawa jest prosta. Tytuły ekskluzywne. Na konsolach AAA. różnych generacji. No, Czy tylko ekskluzywy? Nie, tylko ekskluzywy mnie interesują. Na okay. razie buchnęła informacja a propos tego, że Sony... Rezygnuje ze swojego dużego studia deweloperskiego w Japonii, które głównie odpowiedzialne było za produkcję dużych tytułów, tych AAA-owych. Mm -hmm. No i co się dalej stanie? Okazuje się, że no już jakby zagadka się rozwikłała. I Sony nie rezygnuje z rynku azjatyckiego i produkowania gier w Azji, ale w tym momencie będzie się to przenosiło na rynek europejski. Zarządzać tym będzie Wielka Brytania. No, ale tu się pojawiło. A gdy się przenosi studio? Znaczy, ono się nie przenosi, bo studio y, Jepão Studio zostało zamknięte, ale okay. najprawdopodobniej ono się przerodzi w studio po prostu z nową nazwą. Ale jakby jest to fajna, fajne pole do dyskusji na temat w ogóle ekskluzywów jako takich i, i tego, co wnoszą. I ja w ogóle tak myślałem sobie też. O tym, że czy te ekskluzywy są nam potrzebne i czy one cokolwiek wnoszą do rynku growego. Przestudiowałem sobie ekskluzywy na Xboxa i przestudiowałem sobie ekskluzywy na, na konsolę PlayStation. No i muszę Ci powiedzieć, że kilka tych gier fajnych jest ekskluzywnych, i, i jakby to jest strasznie ciekawe, bo, bo ja już myślałem, że my będziemy odchodzić od ekskluzywów, a ja jednak też chyba bo nie. Zauważ, że jeszcze kilka lat temu, może 5-6 lat temu. Kiedy te gry gdzieś tam masowo wychodziły, to ekskluzywów było stosunkowo mniej i wydawało mi się, że właśnie wszystko dąży w tym kierunku. W czasach, w których jeszcze mniej osób w Polsce miało konsole, więcej było kompów, no. grało się więcej na kompach, wówczas kiedy gra wychodziła na kompa, mówiło się o, niedługo wyjdzie na konsole. No tak. I Myślałem, że to, to, to zamykanie się zamykanie się na, jedno, na, na jedną platformę będzie się coraz bardziej zmieniało, i rzeczywiście gdzieś tam moje serce nadzieją wypełniały takie produkcje, które od razu cross-platform cross wprowadzały przy graniu online, ale nie wiem dlaczego to się tak coraz bardziej zmienia. Zapewne jakiś sprzedażowiec, sprzedażowy mózg z Sony wytłumaczyłby mi, dlaczego akurat, nie wiem, Aloy zobaczymy tylko na PlayStation. Mhm. Ale nie rozumiem tego szczególnie w erze takiej tak szeroko postępującej globalizacji. Znaczy tak, po pierwsze to co powiedziałeś, że 5-6 lat temu sprawa wyglądała zupełnie inaczej, to się zaczęło zmieniać. Później był taki moment, w którym to w ogóle gry zaczęły najpierw wychodzić na konsole, a dopiero potem na kompy co też jakby było ciekawym zdarzeniem. No ja jak próbowałem sobie zrobić rekonesans w swojej głowie, to miałem tylko jedną taką grę, w którą bardzo chciałem zagrać, a była dostępna na konsole, której nie posiadałem, był to Tom Raider. Mhm. No ale już i tak mogę, mogłem sobie później, znaczy rok po premierze, to umówmy no się, jakby kawał czasu, nie? Jakby długo to trwało. No ale w tym momencie już sprawa wygląda tak, że, że większość tych gier, które, które są triple-A-ami, wychodzą na, na wszystkie konsole. Z małymi wyjątkami, no bo moglibyśmy wspominać Uncharted, które... które umówmy się, że te poprzednie serie, no były jakie były i tak dalej, ale jeżeli mielibyśmy się tu rozwodzić na Un Uncharted 4, ja uważam, że to szkoda dla ludzi, którzy nie posiadają PlayStation, że nie mogą sobie zagrać w naprawdę fajną grę. Tak, tym nie bardziej. Nie wspominając serii Stary God of War, która jest genialna od początku do końca, no a go War na konsole tej poprzedniej generacji, które wyszło, jedno jedyne, no bo wcześniej wychodziła jedynka, dwójka, trójka, teraz dostaliśmy go War po prostu. No i wersja jeszcze tak, no więc jakby, no God of sushi ma też świetnym przykładem. Że, zastanawiam jakby... się zawsze jaki mechanizm. To zastanawiam się z, ze strony takiego gracza, gracza, a nie osoby, która obserwuje ten rynek. Czy ten mechanizm absolutnie jest aż tak, tak pewny i tak działający, że oni dalej idą w ekskluzywy? O co mi chodzi? Mhm. Dostajesz jednego ekskluziwa, nie, nie masz PlayStation, załóżmy, no. albo Xboxa, dostajesz ekskluzywa, wszyscy twoi znajomi w to grają. Ty mówisz sobie, no dobra, to jest jedna gra. Dla jednej gry nie wydam dwóch i pół koła. No ale stary, nie, no, no ten, dobra. Bo, no. I mija pół roku, dostajesz kolejną grę, mówisz, kurczę, no dla dwóch gier nie wydam dwóch i pół koła. I ile ty tych musisz gier dostać? Po jakim czasie zastanawiam się, jakby zrobić ankietę wśród graczy, po jakim czasie oni przekonali się do kupna konsoli tylko dlatego, że brakowało im jakichś tam gier? No ale to nie. Co by odpowiedzieli, ja wiesz? myślę, że to w ogóle nie jest tak. Ja patrzę po sobie. Ja byłem bardzo bliski kupienia Xboxa nowego. Ja też. Jeszcze ale, przed kupnem PlayStation. Tak. Ale jak sobie teraz pomyślę, że nie zagrałbym w Ghost of Tsushima, nie zagrałbym w Spidermana, nie zagrałbym. Nie, no dobra, Little Big Planet, może bym jakoś przebolał, ale co, będzie się produkować na pewno kolejny The Last of Us, którego nie jestem fanem, ale wiem, że jest, no, jest bardzo dużo grono graczy, które, wiesz, które gdzieś, gdzieś na te serie patrzą. Nie mówiąc o Gran Turismo, najnowszym, które też będzie wychodzić, jakby no spoko. No wiem, że jakby Xbox ma Forza i tak dalej, no ale to jednak trochę innego pokroju gry. Ja wiem, z czego to wynika. Z tego, że no właśnie, Sony posiada swoje bardzo duże studia, które, których zadaniem jest tylko i wyłącznie opracowywanie gier super ekskluzywnych AAA-ów. No i to tylko tyle. Stary Spider-Man. No mówmy się, no to, to jest gra, która powinna trafić na wszystkie konsole. No tak, i ona nie jest aaa No... Po, po części, no, no jest, no, no, ale jeżeli chodzi o rozmach, nie wiem, graficzny, o mechanikę gry, ale tak y, semifabularnie, no, no nie, no tak, no nie no. tam jest to jest prosty, no, ale dróg. nadrabia licencją Marvelowską, no tak, okay. tak na pewno, no ale nie wiem, ja na przykład chętnie bym zobaczył kolejnego Infamousa, nie? I to też jest seria na którą czekam. Do czego zmierza ten wywód? Szczerze mówiąc, trochę nie wiem, ale, <laughs> ale co tam? Jakby zastanawiałem się przez ostatnie kilka dni, dlaczego Microsoft tego nie robi? W sensie, no ja rozumiem, znaczy, że oni mają. To no, ale robi, ale. No, co do zauważ, tej, że ale na poprzednich generacjach, no. generacjach to się trochę kończyło, dlatego że Microsoft w ramach swoich ekskluzywów wydawał coś, co było na Xboxa i na kompa. No tak, no bo jest. Ja I to zawsze ich no. ucinało, tak? Sony nie ma swojej, de facto swojej, można powiedzieć, platformy komputerowej. Więc to u nich w taki sposób nie działa. U Microsofta w Microsoftie skończyło się to. Wydaje mi się, że na Fable. Wiesz takich. Topu, to no był. To no był. Nie, nie jeszcze, tytuły. Jeszcze stary był. Yy, o widzisz teraz mi. Znaczy, na, seria Halo, która jest tylko i wyłącznie. No okay, to, to i Halo, to, Halo. Przepraszam. Forza. Halo. Nie zapominajmy o Forzie, która też bardzo mocno jakby stoi i ma bardzo duże grono graczy, którzy mówią, że Forza jest najlepszą grą wyścigową na świecie. No i gra. Yy, no widzisz uciekło mi z głowy teraz no Marcin jeszcze jest jeden jakiś taki bardzo duży tytuł Gears of War. Gears o of War. widzisz, czyli tak. strzelankowa, strzelankowisko z drugiej części. A ja bardzo odpadłem. bardzo lubiłem. Było, Jak jeszcze miałem dobre. Xboxa 360, to, to wszystkie te gry, które wychodziły z serii Gears of War bardzo fajnie mi się w to grało. Skoro powiedzieliśmy trochę dobrego o konsolach od PlayStation i o ich ekskluzywach i o tym, że te studia niby znikają, ale wcale nie znikają, to za chwilę pogadamy o tym co w firmie z Japonii nie wyszło najlepiej. Tutorial.